Amerykańskie lotniskowce. Wojna wietnamska. Walki powietrzne. W latach 65-68 stosunek strat w walkach pilotów myśliwskich amerykańskiej marynarki z migami wynosił 5 do 1. Jednak ogólny stosunek strat w powietrzu, mniej niż 3 do 1, nie zadowalał dowództwa. Działo się tak dlatego, że myśliwcy marynarki nie zawsze potrafili zapewnić samolotom uderzeniowym osłonę przed atakami migów. Marynarka stworzyła wtedy słynne kursy walki powietrznej Top Gun, aby podnieść poziom wyszkolenia pilotów. Na przełomie lat 67-68 wycofywano już ze służby bardzo wysłużone samoloty A-1 Skyraider. Nie pasowały do nowszych i smuklejszych maszyn zapełniających pokłady lotniskowców. Skyridery zastąpiono m.in. samolotami szturmowymi A-6 Intruder, nadającymi się do działań w trudnych warunkach meteorologicznych. Nie należy jednak zapominać, że śmigłowe A-1 odniosły nad północnym i południowym Wietnamem szereg sukcesów. Trwała operacja Rolling Thunder. W trakcie nalotów na Wietnam Północny zużywano ogromne ilości bomb i pocisków rakietowych klasy powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. W początkach roku 1968 udział w operacji Rolling Thunder był głównym zadaniem amerykańskich lotniskowców. Na pokładach lotniczych personel techniczny wykonywał skomplikowaną pracę, która miała zapewnić maszynom pełną gotowość do niebezpiecznych lotów bojowych. Należało sprawdzić najdrobniejsze szczegóły, tak aby jedynym zagrożeniem dla samolotu był ogień przeciwnika, a nie usterki techniczne. Operacja Rolling Thunder dobiegła kresu. W kwietniu 1968 roku prezydent Johnson zawiesił działania na północ od 19 równoleżnika. Do końca roku 68 straty w samolotach zespołu numer 77 były mniejsze niż w roku poprzednim. Teraz maszyny pokładowe w ramach operacji Commando Hunt atakowały trasy przerzutu wojsk nieprzyjacielskich na terytorium Laosu. Przed każdym lotem odbywała się odprawa. W porządku, panowie, nie zapomnijcie o przepustkach. Pracujemy jako zespół, zaczyna się to jeszcze przed lotem w sali odpraw. Musimy polegać na kolegach z rozpoznania fotograficznego, którzy latają na nieuzbrojonych maszynach i robią zdjęcia celów. Zdjęcia analizuje się, wprowadza do komputerów. Inni lotnicy wykonują misję rozpoznania elektronicznego. Oni także zbierają informacje, wprowadzane później do komputerów. Na tym samym okręcie oficerowie wywiadu muszą skonfrontować dane z różnych źródeł i opracować plan akcji. Kiedy przychodzimy do sali odpraw, wszystkie potrzebne do lotu informacje już na nas czekają. Wszystkie dane dostajemy jak na talerzu. Panowie, otrzymaliście zdjęcia podejścia do celu, znacie trasę przelotu. Po drodze utrzymujemy formację standardową. W chwili przecięcia linii brzegowej rozciągamy szyk wzdłuż i wszerz. Wtedy podam wam prędkość i wykonamy nalot. Pamiętajcie, żeby ostro manewrować. Ostatnio mało tam strzelali, ale nie wolno stwarzać im do tego okazji. Po odprawie zakładamy kombinezony ważące ponad 30 kg. Kamizelka ratunkowa zawiera radiostacje, flary, markery, zestaw przetrwania, apteczkę i butelki z wodą. Wszystko to umożliwia przeżycie w dżungli przez dłuższy czas. Do pasa przypinamy pistolety kalibru 38. Potem można już pójść na pokład startowy i wsiadać do samolotu.
Kiedy człowiek założy na siebie tyle sprzętu, wygląda jak wielki pluszowy miś. Z trudem może wgramolić się do samolotu. Myślę, że w przyszłości wymyślą jakiś żuraw, którym będą ładować pilotów do maszyn. W czasie wojny wietnamskiej piloci starszych myśliwców F-8 rywalizowali z załogami nowszych F-4. F-8 startowały z mniejszych lotniskowców. I mimo, że służyło ich mniej niż F-4, w pierwszych latach wojny odniosły więcej zwycięstw. F-8 były uzbrojone w działka. Ich piloci tym się szczycili. Jednak większość zestrzeleń uzyskali dzięki pociskom Sidewinder. Ostatnie zwycięstwo F-8 odniósł 19 września 1966 roku. Od tego czasu przeciwników zestrzeliwały załogi F-4. Podstawowym uzbrojeniem F-4 były pociski Sidewinder i naprowadzane radiolokacyjnie rakiety Sparrow. W roku 1972 wzrosła intensywność walk powietrznych. Pozwoliło to samolotom F-4 nadrobić zaległości i pod koniec wojny miały na koncie 38 zwycięstw, podczas gdy F-8 tylko 18. Dwusetny lot bojowy był ważnym punktem w karierze pilota marynarki. Frontowi operatorzy filmowi starali się to uwiecznić. Dzięki temu możemy oglądać pilota szturmowca A4, startującego z lotniskowca Enterprise. Po sfilmowaniu startu kamerzysta z niepokojem czekał na powrót swego bohatera. Kiedy lądowanie odbyło się szczęśliwie, operator czuł zapewne nie mniejszą ulgę i satysfakcję niż sam pilot. W trakcie północno-wietnamskiej wiosennej ofensywy w marcu 1972 roku samoloty pokładowe wraz z maszynami sił powietrznych uczestniczyły w operacji Freedom Train nad północnym Wietnamem. Początkowo nalotami objęty został obszar na południe od 19 równoleżnika. Pod koniec kwietnia 1972 roku rozszerzono go do 20 równoleżnika. W trakcie trwania operacji Freedom Train część maszyn pokładowych wspierała bombowce B-52 w nalotach na Haiphong prowadzonych pod kryptonimem Freedom Porch. Zaciętość walk wzrosła, podczuli to zwłaszcza myśliwcy. Początek roku 1972 to apogeum działań lotnictwa morskiego w Wietnamie. Teraz miało się okazać, na ile skuteczne było szkolenie Top Gun. Porucznicy Randall Cunningham i William Driscoll mieli w tych miesiącach sporo szczęścia, zaliczyli 5 zwycięstw. Porucznik Cunningham mówi o pilotach północno-wietnamskich. Większość z nich niełatwo pokonać. Ten, z którym walczyłem ostatnio, był chyba najlepszym pilotem, z jakim mogłem się zmierzyć w boju czy w trakcie treningu. Prawidłowo reagował za każdym razem, kiedy przejmowałem inicjatywę i próbowałem atakować. Dwukrotnie zepchnął mnie do defensywy. Musieliśmy przerwać walkę. Phantom ma potężne silniki, więc może w każdej chwili oderwać się od przeciwnika, aby później wznowić walkę. W trakcie tej samej konferencji porucznik Cunningham mówił o przydatności tradycyjnej taktyki w warunkach wojny wietnamskiej. Niewiele się zmieniło od czasów Richthofena, Bucka Berry'ego, Galanda, Ericha Hartmana, Eddiego Rickenbackera, asów pierwszej i drugiej wojny światowej. Tylko względna prędkość walczących maszyn jest większa. W trakcie ostatniej walki wzleciałem 1000 metrów ponad resztę walczących samolotów. Przez chwilę wszystko działo się jakby w zwolnionym tempie. Patrzyłem, jak z jednej strony spada płonący samolot, z drugiej jakiś MiG wzbija się i próbuje wejść mi na ogon. Przez krótką chwilę wyglądało to jak film o walce Richthofena z Brownem. Podstawę taktyki stanowią pouczenia Belkego, niemieckiego asa z lat I wojny światowej. Jeśli pogwałcisz jedną z tych zasad, nie polatasz za długo.
Jakie błędy można popełnić? Jeśli ktoś leci prosto i na tym samym pułapie choćby przez 10 sekund, to go zestrzelą. Nie wolno wytracać energii, wysokości i prędkości lotu. Trzeba ciągle sprawdzać, czy jakiś MiG nie siedzi na ogonie. To rola Williego, dlatego on jest tak ważny. Ja mogę skoncentrować się na MiGu z przodu. On mówi mi, co dzieje się z tyłu. Wygrywa zwykle ten, kto pierwszy dostrzeże przeciwnika. Nie wolno lekceważyć nieprzyjaciela. Jeśli ktoś nie docenia jego samolotu, zasięgu działek i pocisków rakietowych, popełnia poważny błąd. Wiele jest takich błędów, które mogą kosztować życie. Cunningham i Driscoll latali na F-4J, uzbrojonym w pociski Sidewinder i Sparrow. Jaka była taktyka ich użycia? F-4J nie ma działka. Wszystkie strącone migi zniszczyliśmy pociskami Sidewinder. Jednak trzeba wyjść na taką samą pozycję ataku jak przy strzelaniu z działek, tylko zasięg jest nieco większy. Na filmie widać atak rakietowy na MiGa. Ale nie tylko myśliwskie MiGi czyhały na Amerykanów. Zagrażały im także pociski kierowane ziemia-powietrze. Stosują zróżnicowaną taktykę. Mają na przykład metodę ściągania nas na niższy pułap. Stworzyli system pozorowania pocisków przeciwlotniczych. Włączają ich system naprowadzania, ale nie odpalają rakiety. Nasze urządzenia ostrzegają o ataku, więc nurkujemy niżej, prosto pod lufy ich artylerii przeciwlotniczej, która ma wtedy większe szanse trafienia. Istnieje oczywiście wiele sposobów unikania pocisków ziemia-powietrze. W początkach roku 1972 Cunningham i Driscoll nieraz widzieli północnowietnamskich pilotów w akcji. Czy Wietnamczycy wykazywali się inicjatywą? Dawniej uciekali po pierwszym ataku. Ostatnio walczyliśmy w 6 z 20 samolotami przeciwnika. Atakowali, dopóki Phantom nie przejmował inicjatywy. Kiedy wychodziliśmy na pozycję do ataku, wycofywali się. Strzelał do mnie z działka kaliber 20 mm. Kiedy wykonałem zwrot w jego kierunku, on także zawrócił za moimi plecami i wycofał się. Wielokrotnie przechodzą do walki w płaszczyźnie pionowej. Zdobywają przewagę wysokości, a kiedy my wychodzimy na pozycję do ataku, odrywają się. Gdyby walczyli bardziej agresywnie, mogliby znaleźć się w niekorzystnym położeniu względem Phantoma. Czy w czasie walki myślisz, co będzie, jak cię zastrzelą? Kiedy my zastrzelimy Wietnamczyka, może w ciągu 20 minut powrócić na swoje lotnisko i znowu latać. My nie mamy na to szans. W czasie walki człowiek nie myśli, że może dostać się do niewoli, chociaż oczywiście wiemy, że istnieje taka możliwość. Jednak w czasie walki jesteśmy zajęci czymś innym. To tak jak na autostradzie. Trzeba skoncentrować się na prowadzeniu. Nie myśli się o wypadku, dopóki się nie zdarzy. Raz tylko myślałem o niewoli, kiedy nasz samolot został trafiony i nawalił system hydrauliczny. Ale zwykle mam inne rzeczy na głowie. Randy, czy w trakcie walk zmieniłeś swoje poglądy na taktykę? Chyba inaczej walczy się z drugim człowiekiem w podobnej maszynie, a inaczej z komputerem i pociskiem kierowanym. Jaka to różnica? Oczywiście pilnie uczymy się charakterystyk ich pocisków przeciwlotniczych, a także migów. Rzadko spotyka się jedne i drugie równocześnie. Kiedy lecimy nad cel, zwykle najpierw odpalają pociski ziemia-powietrze. W rejonie celu ostrzeliwuje nas artyleria przeciwlotnicza. Nagle to się kończy. Wtedy atakują migi. Kiedy migi znikają, znowu zaczyna artyleria, a potem rakiety. Rzadko atakują jednocześnie. Czy dąży pan do walki powietrznej?
Trudno powiedzieć. W walce mamy szansę wypróbować umiejętności wpojone w trakcie treningu. Lecimy tam po to, żeby ochronić przed migami grupę uderzeniową. Migi startują, żeby zestrzeliwać nasze A-7 i A-6, zabijać naszych lotników. Naszym zadaniem jest osłona tych samolotów. Cieszymy się, że możemy pomóc kolegom, ale kiedy nie spotykamy migów, to raczej nie żałujemy tego. Nie, nie dążymy do walki za wszelką cenę. Słyszałem, że piloci myśliwscy z II wojny światowej najwięcej uczyli się czytając wspomnienia uczestników I wojny. Czy takie lektury się przydają? O tak. Zauważyłem, że w czasie walki błyskawicznie przychodzą mi do głowy fragmenty z książek. Zawsze czytam książkę kilka razy. Prawie uczę się jej na pamięć. Tak jak parametrów pocisku czy danych taktycznych MIGA. W czasie szybkiej walki nie ma czasu na myślenie. Liczą się raczej odruchy, a jednak przez głowę przechodzą tysiące krótkich myśli. Czytałem, że w czasie wojny koreańskiej MIG-15 odrywały się od przeciwnika, udając, że wchodzą w korkociąg. Nieprzyjacielski pilot myślał, że zestrzelił już MIGA, a tymczasem ten podciągał i wracał. Przypomniałem sobie o tym i śledziłem jednego MIGA aż do ziemi. Wykonał dokładnie taki pozorowany manewr. Właśnie ze względu na takie drobne skojarzenia, lektura jest niezwykle ważna. Trzeba się uczyć, bo stawka jest wysoka. Tu chodzi o życie. Are a little more than a football game. You've got a little more to lose. Komandor Malcolm Guest wysoko oceniał swoich podkomendnych. Jako zastępca dowódcy dywizjonu miałem zaszczyt widzieć tych pilotów w akcji. Dzisiaj wymaga się od nich więcej niż kiedykolwiek w czasie szkolenia. Codziennie stawia się im niesłychanie trudne zadania, a oni wykonują je znakomicie. They continually, daily, are asked to do a terrific job, and they complete this job all on their own. 19 maja 1972 roku prezydent Nixon ogłosił rozpoczęcie operacji Pocket Money, polegającej na minowaniu północno-wietnamskich portów. Do końca roku postawiono 11 tysięcy min blokujących żeglugę u wybrzeży komunistycznego Wietnamu. Jednak walki nie były już tak intensywne jak w okresie, kiedy Cunningham i Driscoll odnosili największe sukcesy. W październiku wstrzymano działania na północ od 20 równoleżnika. Zbliżały się rokowania pokojowe. Przyszła pora odpoczynku. Oficerowie odpowiedzialni za katapultę mogli celebrować tradycyjny rytuał. Polegał on na tym, że pod koniec tury operacyjnej oficer katapultował swoje buty dokładnie tak, jak przedtem setki razy wyrzucał w powietrze samoloty. Były też inne rozrywki, na przykład obserwacja ciekawskiego rosyjskiego traulera. Sowiecki trauler zajął pozycję między naszymi okrętami. Ma do tego prawo, jesteśmy na wodach międzynarodowych. Otrzymaliśmy wytyczne, żeby mu nie przeszkadzać i nie pozwolić, żeby on przeszkodził w naszych działaniach. Staram się go utrzymać po lewej burcie. Tymczasem on wyraźnie chce się przyjrzeć naszej prawej burcie. Nie wiem dlaczego, ale nadal będę próbował utrzymać go po lewej. Niech się trochę pomęczy. W ostatnim kwartale 1972 roku zmalała aktywność lotnictwa pokładowego. Spodziewano się rychłego końca wojny. Na próżno. 18 grudnia 1972 roku rozpoczęła się operacja Linebacker 2.
Celem operacji Linebacker 2 było zmuszenie północnego Wietnamu do ustępstw w paryskich rokowaniach pokojowych. Cel osiągnięto. Zawieszenie broni weszło w życie 27 stycznia 1973 roku. Jednak rola lotniskowców na tym się nie skończyła. Prowadzono jeszcze działania w Laosie. Udzielano pomocy logistycznej wycofywanym wojskom. Zgodnie z porozumieniami paryskimi trzeba było rozminować wietnamskie porty. Dwa lata później lotniskowce pomagały przy ewakuacji Saigonu i Phnom Penh. Jaki był łączny wkład lotniskowców w wojnę wietnamską? Wzięło w niej udział 17 okrętów tego typu, 10 z floty Pacyfiku i 7 z Atlantyku. Wykonały 73 rejsy, spędziły 8248 dni na pozycjach bojowych. USS Coral Sea był pod tym względem rekordzistą. On też w latach 64-65 wykonał najdłuższy rejs, trwający ponad 300 dni. W ciągu 12 lat stracono w walce 530 samolotów i 13 śmigłowców pokładowych. 334 maszyny utracono z innych przyczyn. Zginęło 317 lotników i 2430 marynarzy. Lotniskowce wniosły ogromny wkład w tę nietypową wojnę i zapłaciły wysoką cenę. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Zbigniew Moskal.